To Forum Kultury będzie wyjątkowe, ponieważ będzie dotyczyło tańca. A jak jest taniec, to musi być dużo ruchu. I mam nadzieję, że wszystkie nasze występy i pokazy zadowolą osoby, które są naszymi dzisiaj gośćmi, ponieważ na tym forum rzeczywiście będzie bardzo dużo tańca różnego. Bardzo marzyłam o tym, żeby kiedyś to forum było taneczne i dzisiaj jest, ale jest to rzeczywiście miejsce, gdzie możemy się spotkać, porozmawiać, podziwiać daną dziedzinę sztuki, poznać nowych ludzi, a myślę, że też czasami dowiedzieć się coś ciekawego, bo jednak forum miały różne oblicza. Czasami to było bardziej żartobliwe, ale czasami też były poruszane bardzo trudne tematy, więc jest to ciekawe spotkanie środowiska, ogólnie mówiąc, ludzi kultury. To 7. edycja Forum Kultury po słonecznej stronie ulicy. Zaczynało się tak bardzo protokolarnie, ale z każdym rokiem nabieramy takiego rozmachu, a dzisiaj 7. raz w obliczu podsumowania 50-lecia Stowarzyszenia Tańca Towarzyskiego Miraż i całej pięknej twórczości tanecznej na Warmii i Mazurach. Olsztyn uzyskał to miano stolicy tańca towarzyskiego i myślę, że mamy i komu i za co bardzo dziękować jako społeczeństwo Warmii i Mazur, bo to są prawdziwi nasi ambasadorowie w dziedzinie kultury, w dziedzinie tańca. Brawa, gratulacje, jesteśmy dumni. Już pół wieku jak Miraż powstał i wygenerował wiele pokoleń, trofea na całym świecie, nie tylko w Europie. Są osoby, które przekazują tę wiedzę i umiejętności następcom, czyli jest to taka kuźnia talentów. Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie to dawny WUDEK, czyli Wojewódzki Dom Kultury. A mirażowcy, bo tak na nich mówimy, Wojewódzki Dom Kultury, czyli WUDEK, uważają za swój drugi dom. Tym bardziej jest mi bardzo miło, że możemy być częścią tej wielkiej mirażowej rodziny. Ten dzień jest wyjątkowy dla nas wszystkich, dla osób tańczących, bo to jest w pewnym sensie zwieńczenie całego roku naszej pracy, obchodów 50-lecia Mirażu i to jest dla nas ogromne święto, że no, w zasadzie to święto trwa cały rok, ale dzisiaj, tak jak mówię, jest taki rodzaj podsumowania i dzisiaj szczególny dzień, bo Forum Kultury to jest tak specyficzne miejsce, które zrzesza osoby, które się kulturą, sztuką zajmują, więc to jest, powiedziałabym, takie branżowe spotkanie i my, ponieważ ja teraz występuję jako tancerka, więc chcemy zamanifestować środowisko taneczne w ogóle, pokazać, jaką środowisko taneczne ma w Olsztynie moc, przypomnieć się, a jednocześnie potrzebujemy takiej szczególnej akceptacji od tych osób, które się zajmują sztuką.